dzisiejszym odcinku zdrowe, sycące, pożywne i jeszcze raz zdrowe śniadanie. Czyli w roli głównej kasza jaglana. Generalnie chodzi o to, żeby dobrze ugotować kaszkę. Bo dodatki późniejsze to jest już minuta. Ale cała zabawa jest z kaszką. Można ją zrobić w sposób zupełnie taki, że tak powiem, ordynarny. Czyli wsypać do garczka, zalać wodą, gotować przez 15 minut, aż woda wyparuje, podawać. A można zrobić tak, jak przedstawiam Wam na moim filmie. Czyli na początku przez 3 do 5 minut na bardzo małym ogniu prażymy kaszę. Następnie parzymy ją wrzącą wodą. Tą wodę użytą do sparzenia kaszy odlewamy i następnie dopiero zalewamy ponownie świeżą, wrzącą wodą. Teraz dopiero gotujemy na bardzo małym ogniu przez jakieś 10-12 minut zwykle. W zależności od tego też, jak dużo kaszy gotujecie. Tutaj już mamy kaszę, która jest ugotowana. Taką konsystencję najlepiej uzyskać. No i wtedy już wykańczamy to danie, które może być wykończone na bardzo wiele sposobów. Można dodać do tego oliwki, łososia i zioła. Można dodać do tego curry, fasolę. Można też dodać to, co ja dodam dzisiaj, czyli na słodko. Kasza jaglana z żurawiną, która jest niezwykle słodka i bardzo fajnie podnosi słodycz tego dania, z bananem i żeby uzupełnić trochę kalorie, ponieważ no, danie jest bardzo dietetyczne, a ja jednak potrzebuję sporo kalorii, dodaję do tego jeszcze dosyć obficie wiórki kokosowe, które są obfite w tłuszcz.